Dzień dobry, witam was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy se, jakie części udało mi się wyzbierać. Oto z tego, jak rozebrałem w ogóle mój kontroler Xbox 360. Bardzo się z tym zarpałem, dlatego nie pokazywałem to na YouTube. Ale tak, dobra. Weźmiemy sobie trochę papieru, to na moje biurko i będziemy to tu rozbierać. Dobra, pójdziemy. To poczekajcie, ja was tu zostawię na razie z tym. O tak. I popatrzcie sobie chwilę. Ja już wracam, dobra. I tu co tak mamy i dobra. Więc ja teraz tu rozłożę trochę papieru. Poczekajcie jeszcze chwilę. Dobra, widzowie, więc właśnie te rzeczy mam o tutaj. Mam papier ogólnie, więc ja też sobie owinąłem tak to w rękę, żebym po prostu jak to wyglądało. Pierwsza rzecz, co mamy, to jest o takie, co znalazłem z Xboxa. O, to jest jakby takie, taka rzecz. No taka do tego. No jest dość fajna, dość dobrze wygląda. Mam nadzieję, że to dobrze widać. I tu się to podłącza. Następna rzecz. Pamiętajcie, to że Xboxa 360. To jest taki ten znaczek. O. Xboxa. Pewnie sobie myślicie, co ja to robię z papierową ten. Oczywiście kupiłem ten kontroler na... Kiedyś miałem Xboxa 360, którego nadal mam. On nie działał, ale najpierw jak go odpaliliśmy, działał. I po prostu kupiliśmy pada do niego z kalbudu i on właśnie był taki poklejony z sokiem i musiałem go oczyścić, ale w środku go nigdy nie oczyszczałem, nie miałem jak. Ale no właśnie, no i właśnie dlatego używam tego, żeby tak, a Xbox 360 i tak nie działał, więc teraz mam nowy. Oczywiście przyciski, niebieski przycisk, wiem, że on jest taki. Teraz mamy ten złoty przycisk, ten zielony przycisk i ten oto przycisk. Teraz oto mamy taka część odpada. O, proszę. Taka część odpada i tu byłyby takie słuchawki wpięte. Oczywiście to zachowałem. Co by tu... O! O takie plastiki, wiecie, na przykład... jakby to was pokazać... O, poczekajcie. Pokażę to wam nowym Xboxem jeden pada. Na przykład, o, widzicie te? W takim jest budowany to, żeby mechanizm działał, żeby tak robić. Wiem, to jest dość dziwne, ale... No co zrobić? No dobra, biorę następne. Biorę o takie. To są właśnie takie, tylko że one nie są takie jak nowsze. To jest następny. Mam też takie na to wiecie, to kółko, co się tak steruje. Pokażę wam na tym. O to właśnie, o to. Tak. Następna rzecz to jest takie to od tego, ten tego. Potem tu jeszcze mamy takie sprężynki. O takie. Nie wiem, czy to złapie, chyba nie. I mamy też tutaj takie dwie części. Takie. Taka część od Xboxa.
Czekajcie, może to sfokusuję. Widzicie tu takiego Xboxa? Proszę, focus, focus. Poczekajcie, moja kamera nie chce fokusować. O, 360, widzicie tu pisę. To są takie analog sticks, takie no wiecie, te do pada, co się przesuwa, ten akurat się nie przesuwa, ten też nie wiem czemu. Potem akurat jest ta góra z tymi, oto, rysami. Takie dwie jeszcze mam malutkie te. A najgorsza rzecz to jest potrzebuje papier. To jest najgorsza rzecz, dobra. Z przodu tak źle nie wygląda. Ale patrzcie, skąd patrzcie z tyłu, a porównajcie ją do tego, o. Tu już widać, że ktoś ją polał sokiem, dlatego tą akurat wyrzucę. O, tą wyrzucę, bo mi się naprawdę tego nie chce. Słyszeliście chyba już, że to wyrzuciłem do kosza, to jest z tym papierem. Ale tak ogólnie to spoko. Przyciski da się jeszcze pobrać. Ale widzicie, te przyciski są inne. Na przykład na tym mają takie A, nie? Takie zielone A i takie celne. A tutaj mają takie, na przykład jak pojedziemy za, takie i całe zielone, tylko są takie jakby odpustki. Akurat to może się zachowam. Ale resztę to pewnie przedam, bo nie wiem po co mi to zresztą. Bo dość są nowe, nie? Dość dobrze działają. Z prezinki może się przeda. Albo będą potrzebne, nie wiem. Pewnie ktoś to kupi, nie wiem, za 6 funtów, bo taki nowy pad Xboxowy to jakiś za 10, może mniej, ale nie wiem, no. Wtedy tego nie wystawiam. No i tak, chciałam wam po prostu pokazać, co byście na przykład rozebrali i ile byście. O, mieli pieniądze, sorry, że to tak się cięsie. Oczywiście, jak dotrwaliście do tego momentu, to możecie oczywiście zostawić lajka i powiedzieć mi, co w następnym odcinku mam robić. Mogę wam coś powiedzieć, że w jakimś tam odcinku będzie unboxing jednej rzeczy. Możecie się już domyślać w komentarzach, pisać, jak tylko wam udostępnię, bo czasami się mi się nie udostępnia, nie wiem czemu. Nie pytajcie mnie nawet. Tam, to. Może jakieś gry zagram, tylko bardziej takie niepłatne, nie? Bo płatne to może nie zagram raz. Ale tak, no. Myślę, że takie różne rzeczy to mogą kilka funtów kosztować, nie? Dziękuję. Nawet jak jesteście nowi, czy te starzy widzowie moi, to zostawcie tego lajka. To mnie wspiera tak dużo. Będą tam filmiki u mnie. Najlepsze jest to, że będą Q&A, będziecie mnie mogli zapytać. No tak, możecie zostawić tego lajka, a tam na dole macie różne inne fajne. Więc siema.